prawda! Is it an apple? No, it's not. Gruszka. What's this? Gruszka. A pear. Well done. What's this? Can you tell? Strawberry. Strawberry. Well done. Do you like strawberries? Yeah. Okay. Hands up. Hands up. Prowadząc zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu żywioły, nie używamy języka polskiego i nie jest to powyżej możliwości dzieciaków. Dzieciaki mają bardzo wielki potencjał, jeżeli chodzi o wymawianie również angielskich dźwięków. A świadomość, że ja nie mówię w języku polskim, daje im olbrzymią motywację do tego, żeby postarać się ze mną skomunikować. Przy czym to się udaje, nawet w grupie trzylatków, więc jest to dobry sposób na to, żeby dzieciaki otworzyć na inny język, na inną kulturę i bardzo im to pomaga w zrozumieniu, że nie wszyscy mówią po języku polskim, co dla trzylatka jest wielkim wydarzeniem. Na zajęciach dużo śpiewamy, dużo się ruszamy, tańczymy, śpiewamy, bawimy się, gramy w gry. Dzieciaki są bardzo aktywne, nie siedzą w ławkach, tańczymy w kółeczku, śpiewamy w kółeczku, pokazujemy sobie, dużo używamy flashcardów i rzeczywistych przedmiotów, takich jak owoce i warzywa, które dzieciaki oswajają z tym, że nie ma tak naprawdę różnicy pomiędzy językiem polskim a angielskim. Marysiu, is it an apple? Yes or no? Yes.